Ulica Zwycięstwa w Gliwicach się zmieni. Co prawda w zorganizowanym przez miasto konkursie architektonicznym nie udało się wyłonić zwycięzcy, ale wyróżniono 6 prac. Na zwycięstwa auta zostaną, ale ruch ma być uspokojony. Powinno się też pojawić więcej zieleni. Na to wszystko trzeba jeszcze jednak długo poczekać. Łukasz Kądziołka. Miasto chce zmienić wygląd ulicy Zwycięstwa, najbardziej reprezentacyjnej w Gliwicach. Pojawiały się też głosy przez lata w Gliwicach, żeby zamienić ją w deptak. Tutaj miasto absolutnie nie chciałoby iść w taką stronę. My 2 lata temu zrobiliśmy konsultacje społeczne, pytaliśmy mieszkańców, jak widzą tą ulicę. My też zapytaliśmy o to dzisiaj. Ruch samochodowy na przykład nie jest zbyt duży według pani? Myślę, że nie, bo na weekend to wszystko przycicha, ludzi nie ma, jest mało. Samochodów oczywiście. Jednak zdania są mocno podzielone. Myślę, że bardziej kolorowa, więcej kawiarenek i właśnie tych takich ogródków kawiarnianych, żeby było, żeby się coś działo, bo jest naprawdę smutna. O tym, jak będzie wyglądała w przyszłości ulica Zwycięstwa, miał zadecydować konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania jej na odcinku od ulicy Dibła do rynku. Wpłynęło 30 prac, a 27 spośród nich spełniło wymogi formalne. Ostatecznie wyróżniono 6 koncepcji, ale nie przyznano pierwszej nagrody. Dlatego wyróżnieni otrzymali po 10 tysięcy złotych, choć pula wynosiła 140 tysięcy złotych. Współautor jednej z prac ma wątpliwości dotyczące takiego rozstrzygnięcia. Poziom tych prac i konkurencja była naprawdę duża i poziom zaangażowania uczestników i jakość tych opracowań. Niestety w tym wszystkim pozostaje pewien taki niesmak i przynajmniej dla mnie osobiście wrażenia próby wyłudzenia tych wszystkich opracowań przez organizatora. Miasto odpowiada, że mogło po prostu przeprowadzić przetarg, a jednak postawiło na procedurę konkursową, żeby metamorfoza zwycięstwa została porządnie przygotowana przez tych, którzy się na tym znają. Ja rozumiem, że ktoś może być niezadowolony z faktu, że nie przyznano głównej nagrody, natomiast to jest decyzja autonomiczna komisji, w której zasiadali specjaliści. Teraz wyróżnione prace konkursowe posłużą do opracowania jednej spójnej koncepcji. Ma się tym zająć Politechnika Śląska.